Halo, halo, youtuber Zmartwychwstał i odcinek wam nagrywa. Zagrałem sobie Kamilkę dzisiaj, bo chcieliście Kamilkę na topie zobaczyć. Dzisiaj nagrywam jest środa? Chyba środa dzisiaj jest, no chyba dzisiaj jest środa, mam nadzieję, że jest środa. Nie no, środa dzisiaj jest, nie jestem głupiutki aż tak. I dzisiaj się te play-iny zaczynają do Worldsów. Te takie drużyny, wiecie. Które chcą się dostać, będą do tej głównej fazy teraz wchodzić. Więc można oglądać. Zagramy Kamilką na topie, bo prosiliście. Zaś będzie śmianie się ze mnie, bo biorę postacie, którymi nie umiem grać. Ale zdarza się. Ma Garena, ma Ignite'a, ma Ignite'a. Ma... tego, ma tego. W sumie Kamila na topie jest, była grana, nie? Ale to jest taki bardziej split pusher, że potem ciężko na jeden z nią wygrać. Tak mi się wydaje. Jak mu to piznę, to się opłacało, nie? Nie piznę mu tego kół drugiego. Muszę WU wziąć na drugim, bo inaczej to się obsrę. I wymieniać się jak gdyby shielda. Trochę głupio nie brać tego stuna, ale no. Muszę mu healing przerwać. Ja nie lubię na garę nagrać, ja pierdzielę. No jest okej okay na razie, ale... miony mnie trochę wkurzają. W sumie na niego nigdy tego Q nie odpalę drugiego, nie? Bo on od razu będzie uciekać. Druga Petra cię, bo go miniony biją, ale ja przez to dużo minionów tracę, bo nie wiem co się dzieje z tymi minionami. No, Eliska to już jest. Nie wiem czemu tutaj jest, jak widzisz, tutaj nie puszuje. Trafiłem go. Tu jest Eliska, uważaj. Nie, dobra, już poszło sobie. Szabonat. Znaczy nie uciekłby, ale... trzymam palec na fleszu, bo tu można streszować. Ładnie, Kazik, ładnie. Właściwie bym go raczej nie zabił. Ja gram pod Prezdi Attack, bo nie grałem jeszcze, szczerze mówiąc, chyba Kamilę pod Prezdi Attack. Wiem, że była jakieś meta pod tą kometę, potem była meta pod Graspa. Ale pod Prezdi Attack. Prezdi Attack jeszcze nie grałem. Więc sobie bardzo chętnie zagram. Tylko mam taksową farmę przez tego Garena. Czy przez Garena? No on pokuje strasznie, nie? Garen jest taką postawą, znaczy jedną z taką postaci fajną właśnie, bo ma po prostu dobre trade'y na tym Q cały czas. Ja nie umiem dobijać, jeszcze widzę. Trochę dostał, no. Te Q tak widzę, że on to musi dobrze wytajmować, bo inaczej mi zniknie te drugie Q. Bo mam silence'a oczywiście, nie? Nie mogę tego wykastować. Tak jakbym chciał szybko. Tiamat jest droższy. Nie, jest na Tiamacie. To może być. Shin też byłby fajny. Fajnie by było też pod tą wieżą pobić trochę. Muszę uważać na szóstce. Mnie na pewno będzie chciał wybombić z Ignite'em, bo nie użył teraz Ignite'a. Na to muszę uważać. Malphite na tego, na Kasadino, co tu się dzieje? Jeśli on go nie spizga, to jesteśmy trochę... nie wiem, ja powinienem się na tego mida bardziej. Ja bym go chyba potyrał, chociaż tu Kamila na midzie ma taki problem, że te ściany są takie, no... są tylko te cztery rogi takie na midzie, nie? Na topie jest tego więcej trochę. Szczególnie jak tutaj gdzieś walka przejdzie. Ten ward tutaj się kończy, dobra. Nie wiem, czy w krzaku nie ma gdzieś tam, nie patrzyłem. Mam nadzieję, że nie. To jest Eliska, to jest jeden kokon, nie żyjesz. O, gdzieś tam jest Eliska, widzę.
Serio, ranger nie miałem? O, ale mnie ograł. Nie wiem, jakie ranger nie miałem na tej Q2, jeśli mam być szczery. Naprawdę, kurde, jeszcze specjalnie teraz City gram. Teraz City wpływa na Silence, nie? W sumie buta miał, no. Aż taką różnicę to zrobiło? Nie, no przecież to ma zawsze, jak oglądam te Kamile i na te drugie Q mają taki ręcz, no patrzcie. To się liczy jako autoatak normalny, ale wiecie, no. Autoatak widzę, Legend ma jeszcze powalony bardziej niż zwykle ręcz. No nic, no... Tak zwana wyjebka, że tak powiem. Zdarza się. Zdarza się nawet każdemu. No a sam jestem sobie winny, bo ja bym grał tego Ignite na tym topie, a nie brał jak Belsie się zobaczył teleporta, grałem, to też muszę grać. A, szybszy jest, no jest szybszy, no. Niestety, no szybszy jest ten Garen. Tabliczki sobie zrobił. Muszę nad tym kombem popracować, żeby to szybciej aplikować. Prezdia, tak, no to wchodzę z tego, z tego mogę saksę rzucić, nie? To też wiem. Czy dalej maksuje drugie, czy nie? Też w sumie nie wiem. Mówiłem, bo ta Kamila była fajna, pamiętam, że w dżungli ją abuzowali, wszyscy grali w dżungli. Była mocna po prostu z tym E. I dostała nerfów parę i potem jedynie na topie grali, to też tak rzadko na tym topie ją widywałem. Wiem, że fajne komboski można nim robić, tylko no ja nie umiem. Może lifesteal trzeba było wziąć grać na tego Garena? Miałby sens w miarę. Muszę tutaj tak rzucić R-kę, tak zagrać. Zdrzeć kokon. Nie mam szans z nim sam na jeden, na jeden. Byłoby dobrze, gdybym się sam nie wywalił. Tak kilka jednego głupio oddałem. No nie, ale moim zdaniem trochę głupio, że tam ranger nie miałem na te Q drugie. Wieża, sprzedaj mu poryju tam. Też tak. Tu mam wizję od Kazika chyba, ale... Stolczak idzie zerką, dobra, Stolczak idzie zerką, to on nie ma flesza, więc go porobimy. Masz go, Stolczak. No nie ma flesza. No nie podchodzę, on tu w krzaku na mnie czeka, no właśnie. Dzięki, Stolczaku. Sam go chyba teraz mógł spróbować zabić, tylko ten Ignite z tego R-ką mnie trochę martwi, no bo to może wybombić. Nie, spróbuję to emaksować. Nie mam pojęcia w sumie, co teraz się maksuje. Zawsze się to emaksowało. Jeżeli Liski tu nie ma, może mnie nie wybombi na kombosy. Kazimierz, Pogers. Lejcik może jakiś jeden? Może będzie iść, ale no. Ja mam dwa ataki, nie? Przez te kół. Ta kuka mi idzie tak, że dodatkowy autoatak taki, który coś tam zadaje i potem po półtorej sekundy macie takie true damage. Dlatego ta Kamila jest taka mocna, czyli dla wielu osób się wydaje mocna, bo ma skalujący się true damage w grze, co jest, no, to się po prostu skaluje za D.
Możemy wieżę spojrzeć, Kazimierza. Nie wiem, czy my go zabijemy. Nie, no, nie, ty jeszcze masz tego na sobie. Ja nie mam co killi mi oddawać. Czy może byśmy na stunie go zabili, ale no nie wiem. Zostanie? Nie, nie zostanie. Mam dużo pieniędzy, nie, to nie ma co trollować. Muszę tabliczki złożyć, muszę to... Nie, no idziemy w Trinitkę teraz. A nie mam TPK, dlaczego myślałem, że ja mam TPK? Tu by mi się TPK przydał teraz. Ale byłyby free fragi, ten Kajsem zjadł. No nie może zerkować, jak ja werkę moją złapię. No ładnie się stara ten. Wiesz, jak jej pomagasz, ale no, nie zawsze to wyjdzie. Nikt go nie trafia z tym drugim. Ale myślę, że teraz spróbujmy, no spróbujmy, najpierw się wywalę. Nie mam pojęcia, powinienem pewnie raczej wygrać z nim 1-1, ale... Nie, tak tego na pewno nie wygram. Musimy słyszeć teraz tym, tylko ma znowu flesza i znowu mnie tak samo może wygrać. Ragnite tam spaliliśmy. Serio? A! Kurde, ładnie zagrał ten gen. Zdążył Erkę wykastować przed tym jeszcze, nie? Przed moim stunem. Ale go drapie, po prostu nic mu nie robię. Bez tego Shina, na pewno by to lepiej wyglądało. I typuję od razu, no, to jest dobre, bo nie ma TPK. Mogę tu popuszować trochę. Wiem, że tam gdzieś pewnie do drużyny powinien typować, ale no to mi tu pomoże topa jeszcze ogarnąć. Jeszcze play to zgarnę. No tylko w sumie ten trudny mecz dużo nie daje, jak on ma, będzie mieć 3000 AP zaraz. To jest prawda. To jest miejsce, może na dół iść. Ha, nie zrobiłem tej wieży, no serio? Bo jeden basic sobie zmisował. Ja jestem głupiutki. On plate teraz nie weźmie, to jest taki plusik. Mnie trzeba się boję, czemu ja się go boję? Właśnie tutaj. Specjalnie nie chciałem tej wieży zrobić, bo chciałem jak najwięcej milionów stracić. I tak to się kończy właśnie. Że nie macie tego i tego. Ten Kasalin ja tylko się martwi. Ale ma 0-4, no ale to jest dalej Kasalin. Będę musiał jakieś rezisty złożyć na pewno. Robię staraka, chyba będę musiał Znikera złożyć też. Wołek leci. Ale sfidowany jest Kazimierz. Nie, ja mam 3-1 jak na topa, to i tak mi się wydaje, że jeden z lepszych statów jakie miałem w tym roku chyba. W sumie ciekawe, co teraz na topie będzie grane. Obejrzę sobie dzisiaj te playiny, bo to będzie na tym patchu nowym już, wiecie? Czy wiadomo, że też tak patrzcie na to z przymrużeniem oka, nie? A, zmisowałem to jednaku. Nie wiem, przed silencem musiałem je rzucić. Widzę, że idzie cała wycieczka moja. On będzie pod wieżą stać, no. Serio mogę z tego... Nie gadajcie, że mogę tego go użyć podczas tego, podczas silence'a. Jeśli tak, to moja wina, nie wiedziałem, ale się świeci na szaro, tak to teraz wyglądało. Bo jak gram sobie na city z runek, nie? To wpływa też na silence'y. Bo mają trochę CC w tej drużynie. O, teraz byłoby fajnie, jakby coś tutaj połapał tą Kamilką. To jest taka postać idealna do łapanek. A mam na Trinitkę całą też. To jest full AP Malphite? Tak, full AP Malphite. Coś takiego i co? I teraz Starak normalnie powinien wjechać. Tylko nie wiem, czy oni nie ulepszają to... W Hydrę nie ulepszają? Tego ulepszają w Hydrę.
A to wtedy sterak jest troszkę słabszy. No, mamy ten lifesteal. Tego widzę, proponują do rezistów. Można dużyć Hydra i zawsze tego Spirit Visage zrobić. Nic złego nie stanie. O Boże, katapulty roku. Ładną wizję tu mamy. Cię Garenika znał spróbować. Tylko nie sama Aszka, bo cię zje. O, to jest tunel, co jednym chcieliśmy. Ale... O, już fajnie to bije, no. Już te ku fajnie bije drugie. Bo 316 true damage teraz. Weź to jest co parę sekund, więc to nie w kaszkę. Będę wejść czekować tutaj teraz, jak mam piniacza. O, już jest Stompik z tego zrobił. O, w ogóle jest 4 kile mają tylko to? Z tego jedna moja śmierć. No nie wiem, no to nie jest moja wina, no ja mam najsłabsze statystyki w drużynie. Po prostu ta magia topa, że są miód, sometimes you win, sometimes you lose. Na pewno ktoś was tak miał na sobie kolej, że mieliście jakąś linię na topie i się nic nie działa, ale gra się jakaś wygrała sama. Plus to mieliście coś takiego, jeżeli nie wygrywaliście, ale gra się przegrała sama. Nie mieliście dużo wpływu. Problem jest taki, że ten teleport ma duży cooldown. I ten teleport ma tylko dlatego duży cooldown, bo jest dobry w tych grach, wiecie, turniejowych, drużynowych. Na solo kolejcach teleport nie jest aż tak super dobry, bo bardzo rzadko go okej użyjecie. Nie wiem, czy im się poddają, chyba nie. Nie lubię bić pod tymi wieżami. Zawsze może się skończyć. O kurde, panie troszeczkę. Chyba nie ryzykować na pana Garensona. Czy mogę jego R-kę zdarować moją R-kę, jeśli chyba szybko ją zagram, ale tylko chyba na nie wiem czy nawet przedni tego nie wiem czy zagra. No ale się stąpi z tego zrobić strasznie. Kto ona jeszcze staty? Wszyscy poza mną, bo... Też ma zaraz, będzie mieć lepsze. A, ale to mnie... Nie, zabije mnie to. A, ale... O, Treszyk! Dobra, Treszyk... Treszyk uratował. Zabił mnie, gdybym na odwrót to rzucił, gdybym szybciej R-kę chyba, raczej szybciej Ignite'a by rzucił. On rzucił R-kę i potem Ignite'a. To inaczej działa na tym. W sumie mogę obrażenia złożyć. Tepeczek jest teraz, pierwszy tepek, panie i panowie. No ale w sumie patrzcie, no macie drużynę z 3 tepekami i drużynę z 1 tepekiem i wygrywamy, no. Widać, że pro drużynka. Nie ma co robić, mógłbym na górę tepnąć, ale... Aszka tam sama jest. Tepnąć czy nie? Nie, nie zdążę. Chociaż Stolczak powiedział, że zdąży. No, próbował pomóc Kakaroto 1-9-10. Ile bije trudno damage'ik już teraz? Fajne jest to, że on to cały czas ma. Co to jest to 84? A to jest normalny basic, no bo to jest też normalny basic, tak. Dodatkowe obrażenia to jest true damage. No, nie wiem. Napiszcie, co sądzicie o Kamili, bo jestem ciekawy. No to wolę skończyć, no bo już widziałem te kasadiny takie śmieszne. Za szybko, za późno tego użyłem. Proszę mnie zostawić. Nie, mi się wydaje, że jest ok, tylko że speed pusher i 1-1. Nie, teamfighty nie zawsze chcę, albo łapanki. Taka mi się wydaje, taka mile jest. Ja dziękuję za uwagę, zawsze na kolejne odcinki i papatki. Mam nadzieję, że się podobało.